Boże Wszechmogący, proszę, daj mi pewność siebie i siłę. Bez względu na to, jak będą mnie torturować, jestem gotowa nie ukiąć się, by dawać ci świadectwo. Towarzysze, Komitet Centralny wydał tajne dokumenty nakazujące administracji rządowej jak najszybszą delegalizację błyskawicy ze wschodu. My, wyznawcy Boga, nie popełniamy przestępstw. Jakim prawem przesłuchujecie mnie jak przestępczynię? Dlatego, że Kościół Boga Wszechmogącego zbyt szybko rośnie, tak jak jego wpływy. Głosicie słowo Boga Wszechmogącego, szokując wspólnoty religijne. Czy partia ma was nie represjonować i nie ograniczać? Konstytucja gwarantuje wolność przekonań. Dlaczego jej nie przestrzegacie? Wolność religijna w Konstytucji jest tylko na pokaz dla cudzoziemców. Jest narzędziem do umacniania władzy reżimu i zwiększania jego wpływów. Kiedy już was schwytamy, będziemy was przesłuchiwać, jak nam się spodoba. Komitet Centralny dał nam prawo. Boże, czuję gorzką nienawiść do szatana. Nieważne, jak bardzo będą mnie torturować, ja tylko wybieram prawdę i stoję przy tobie. Czy wiesz, ilu chrześcijan cierpiało i zmarło w więzieniu? Pewnie nie wiesz. A wiesz, ilu chrześcijan zamordowano? Ile rodzin rozbito? Nikt się nie sprzeciwi partii komunistycznej. Czemu KPH musi tłumić poglądy religijne? Czemu traktujecie chrześcijan jak przestępców? Po co te represje i prześladowania? A nawet tortury i śmierć? To wbrew prawu międzynarodowemu. Partia jest ateistyczna, a wy jesteście teistami. Partia komunistyczna i wyznawcy Boga są po prostu wrogami. Kiedy partia komunistyczna dochodzi do władzy, delegalizuje wszystkie religie i ustanawia bezbożną władzę, która zapewnia jej stałe panowanie w Chinach. Dlaczego partia chce kontrolować ludzkość? Dominować nad nią? Bo partia komunistyczna walczy z Bogiem o ludzkość. To przewrotne zachowanie. Obraza niebios. Tak czy inaczej, musimy rozwiązać jej język. No mów! Jesteś teraz w piekle! Nie wyjdziesz tam żywa, jeśli nie powiesz mi wszystkiego! Boże, martwa lub żywa, patrzę na ciebie i zawierzam ci się. Prędzej umrę, niż ulegnę szatanowi. Tym razem dostaliśmy nauczkę. Słowo Boga czyni tych ludzi tak lojalnymi. Słowo Boga Wszechmogącego może mieć tak wielką moc. Bóg Wszechmogący mówi: siła życiowa Boga może pokonać każdą moc, a ponadto każdą moc przewyższa. Jego życie jest wieczne, jego siła wielka, a jego moc jest nadzwyczajna. Jego siły życiowej łatwo nie pokona żadne stworzenie ani wroga siła. Słowo Boga jest prawdą, prawdziwym światłem. Dzięki niemu człowiek może pokonać siły ciemności.